Proszę pana, proszę strasznie, jeżeli usunie z jeżeli pani nie będzie się kulturalnie zachowywał, to ja na pana złożę skargę. Bardzo się cieszę, jeżeli i pan powie mieszkańcom, jakiego mamy przewodniczącego. Myślę, że mieszkańcy. Który po prostu uważa, że może się zachowywać niekulturalnie. Pan jest przewodniczący. Czy pan może się uszanować jakiś... Pan jest straszny i strażą. Ale już ma pan jedną sprawę sądową karną. Wiem. I chce pan jeszcze jedną? Tak. Taki bezczelny pan jest. No to jest ja mam pytanie, czy pan może się zachować według pewnych zasad? To ja się pana pytam, czy pan może się kulturalnie zachowywać? A się nie pyta. Tak! Myśli pan, że pan bierze 3000 tutaj, to może pan robić co chce. No. Trzeba się tu... Tak. No. Punkt numer 7. Przepraszam, sprawdzę, czy to jest... Nie, przepraszam, przechodzimy do punktu... Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały według druku nr 226. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Temat jest związany z osiedlem Strusia 2/14. Czy ktoś w tym temacie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Przy dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie miejskiej w Krakowie.